Zbliża się runda wiosenna zmagań w piłkarskiej ekstraklasie. Nasza żeńska drużyna AZS PWZ Wałbrzych intensywnie przygotowuje się do ataku na podium, ćwicząc m.in. w klubie City Fit w Wałbrzychu. Klub piłkarski i klub fitness współpracują ze sobą od niedawna. Na mocy porozumienia zawodniczki korzystają z oferty klubu na zajęcia grupowych oraz indywidualnych. Dziewczyny trenują regularnie u nas grupowo przynajmniej raz w tygodniu. Do tego mogą wchodzić do nas, do klubu w dowolnych godzinach, jak im pasuje. Także tak to wygląda. My też będziemy mieli jakąś tam fajną reklamę na stadionie Górnika, tam gdzie dziewczyny grają, także tak to wygląda. O tym, jak wygląda trening poza boiskiem i dlaczego jest to tak ważny element szkolenia, opowiedział nam trener Kamil Jasiński. Nieodłącznym elementem przygotowań do, myślę, każdego sportu, a szczególnie do piłki nożnej jest trening siłowy i mamy tutaj możliwość przeprowadzenia tych treningów w bardzo dobrych warunkach, ze sprzętem naprawdę najwyższej jakości. Pomaga nam to wzmocnić się ogólnie rozwojowo, tak? Te treningi pozwalają nam nabrać tężyzny fizycznej, bo mimo że to jest sport kobiecy, no to ta siła jest też bardzo ważna. Nasza drużyna zajmuje aktualnie 4. miejsce w tabeli Ekstraklasy Kobiet, tracąc 4 punkty do 3. drużyny, Czarnych Sosnowiec. Medek i Górnik Łęczna, które okupują szczyt tabeli, mają 39 i 37 punktów, więc patrząc realnie, są trochę poza naszym zasięgiem w tym roku, ale dziewczyny mogą powalczyć o obronę miejsca 3. z poprzedniego sezonu. Okres między rundami rozgrywek ligowych spędziły bardzo intensywnie trenując, a także zdobywając kolejne sukcesy na boiskach. W akademickich mistrzostwach polskich w futsalu zajęły 2. miejsce, ustępując jedynie drużynie AZS-u Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wkrótce potem odegrały się, wygrywając na trawie, mecz w ćwierćfinale Pucharu Polski, tym samym awansowały do półfinału, w których zagrają z Górnikiem Łęczna.